Przepomódlmy się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie, prosimy, żebyś wyciszył, uspokoił nasze serca, żebyśmy cali byli nakierowani na Ciebie, na słuchanie Twojego Słowa, żebyśmy też mieli głębokie pragnienie pogłębiania modlitwy, spotykania z Tobą, głębokiego doświadczania Twojej obecności w czasie adoracji, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Dobrze, usiądźmy. Dobrze, czy są wśród nas osoby, które przynajmniej raz w życiu były w filharmonii, na koncercie orkiestry? Kilka osób widzę, że jest. Albo w ogóle na koncercie orkiestry. Albo są też muzycy, z tego co wiem, którzy sami być może jakieś tam utwory wykonywali. W każdym razie, zanim zacznie się koncert, jest taki moment, w którym orkiestra musi się nastroić. Bo przychodzą muzycy, każdy z innym instrumentem. Każdy instrument był strojony, powiedzmy, w trochę innym miejscu, w inny sposób. I zawsze, zanim zacznie się koncert, to jeden muzyk, zwykle oboista, podaje dźwięk i każdy próbuje się do tego dźwięku dostroić. I na początku jest taki jeden wielki hałas, harmider, który z czasem zaczyna się przeradzać w harmonię. Wszystko zaczyna coraz piękniej współbrzmieć. I bez tego momentu, takiego zestrojenia instrumentów, gdyby od razu zacząć koncert, no to to by nie brzmiało pięknie. To dużo byłoby tam jakichś nieczystości, fałszów. Nie brzmiałby ten utwór wykonywany tak jak powinien. Więc to strojenie instrumentów jest bardzo ważne i tak sobie dzisiaj pomyślałem, że coś takiego w czasie adoracji się dzieje. Po to jest nam potrzebna też adoracja, nie? Bo często my jesteśmy rozstrojeni. I dzisiaj w czasie tego, o czym chcę powiedzieć, gdzieś ta metafora będzie nam tak wracała. Tak sobie o tym przypominajmy, nie? Że przychodząc na modlitwę, przychodząc do Jezusa, jesteśmy nawet nie jak jeden rozstrojony instrument, ale mamy w sobie wiele instrumentów i każdy z nich jest bardziej lub mniej rozstrojony. I dlatego, kiedy na adoracji jest cisza, kiedy siadamy, klęczymy sam na sam z Bogiem, to na początku często jest jeden wielki chaos. Nie wiemy, za co się zabrać, bo zaczyna się w nas odzywać wiele różnych właśnie dźwięków, głosów, myśli, uczuć, pragnień, tęsknot, grzechów, pokus. Właśnie tak jak ten jeden wielki harmider, zanim orkiestra się nastroi. I adoracji potrzebujemy między innymi po to, żeby nastrajać się. Powiedzmy, ten dźwięk, który daje nam Jezus, my się do tego w czasie adoracji dostrajamy. Dostrajamy nasze serce do serca Jezusa. I tego potrzebujemy tym bardziej, że świat nas bardzo mocno właśnie rozstraja. I często nasze myśli nie są myślami Bożymi. Nasze drogi nie są drogami Bożymi. I przychodzimy na adorację, żeby na nowo się nastroić. Żeby nasze myśli stawały się myślami Bożymi, czy może odwrotnie. Żeby myśli Boże stawały się tymi właśnie naszymi. I zanim pójdziemy dalej, to jeszcze fragment bardzo mocny, taki może niektórych z nas zaboleć. Fragment z listu świętego Jakuba, fragment Słowa Bożego. Tak Bóg mówi do nas przez świętego Jakuba. Skąd biorą się między wami wojny i skąd kłótnie? Czy nie stąd z waszych żąd, które walczą w was? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie, zazdrośnie ubiegacie się, a nie możecie osiągnąć. Kłócicie się i bijecie, nie macie, bo się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Jedynie o to, żeby wydawać na swoje rozkosze. O cudzołożni, czy nie wiecie, że umiłowanie świata jest wrogością wobec Boga? Kto zatem będzie chciał być przyjacielem świata, stanie się wrogiem Boga.
Bardzo mocne słowa. Po pierwsze, nie macie tego, co chcecie, bo się nie modlicie. Ale dalej święty Jakub mówi, ale może być tak, że nie macie, bo się źle modlicie. Bo w modlitwie jesteście skupieni na sobie. Bo zamiast pragnąć tego, czego pragnie Bóg, pragniecie dla siebie. Bo przychodzicie na modlitwę, żeby zaspokoić wasze żądze. Żeby mieć, żeby coś znaczyć, żeby coś osiągnąć, żeby coś uzyskać. Nie, dopóki w centrum modlitwy, w centrum mojej modlitwy jestem ja i moje żądze, będę się rozmijał z Bogiem, będę się rozmijał z Jezusem. I może być tak, jak mówi święty Jakub, nawet wiele, wiele się modlicie, ale to nic nie daje, bo się źle modlicie. Można właśnie powiedzieć, bo na modlitwie nie zestrajacie się z Bogiem, bo jesteście dostrojeni do tego świata, do świata nie doczesnego, a nie do świata duchowego. Bo pragniecie tego, czego pragnie świat, a nie tego, czego pragnie Bóg. I tutaj święty Jakub też używa takiego porównania, które pojawia się też w Starym Testamencie wiele razy. Też bardzo mocne. Mówi cudzołożnicy. Cudzołożnicy. Jesteśmy cudzołożnikami, kiedy mówimy Panu Bogu, ja Ciebie kocham, jesteś dla mnie najważniejszy, jesteś najpiękniejszy, najwspanialszy, ale tak naprawdę nasze serce jest gdzieś indziej. Jesteśmy wtedy jak cudzołożnicy. Nie jak mężczyzna, który mówi kobiecie, swojej żonie, kocham Cię, jesteś dla mnie najważniejsza, a jednocześnie myśli o jakiejś innej kobiecie. Co więcej, może w myślach już ma to, że wyjdzie ze spotkania ze swoją żoną i spotka się z inną. I z tą inną będzie mu lepiej, przyjemniej. Mocny obraz, ale potrzebny po to, żeby nami tak trochę wstrząsnąć i nam pokazać, że, no, że w naszej relacji z Bogiem jest bardzo często właśnie tak. Że nasza adoracja, chociaż ubrana w piękne słowa i chociaż nawet szczerze nazywamy Boga naszą jedyną miłością, no to jednak okazuje się, że Bóg tą jedyną miłością często nie jest. Że nasze serce jest przy kimś innym, przy czymś innym, nie? I trzeba siebie zapytać, no właśnie, gdzie jest moje serce? Tak naprawdę, kto czy co jest miłością mojego życia? Na kim czy na czym mi tak naprawdę zależy? I tutaj o adoracji możemy powiedzieć, że jest takim bardzo miarodajnym wskaźnikiem. Nie, że adoracja też jest takim, powiedzmy, sposobem na sprawdzenie tego, czy rzeczywiście kocham Boga, tylko Boga, czy zależy mi tylko na Bogu, czy właśnie prowadzę takie podwójne życie. Panu Bogu mówię jedno, ale później wychodzę i robię drugie. I między innymi sprawdzianem tego jest to, co w czasie modlitwy nam się gdzieś tam w myślach pojawia. Często, no każdy z nas tego doświadcza, różnych rozproszeń. Bo tak na to narzekamy, że to takie złe, to takie uciążliwe, takie trudne. A może być tak, że no Pan Bóg dopuszcza te rozproszenia w czasie modlitwy, żeby nam pokazać, co jest dla nas takie ważne. Nie, kiedy przychodzą do nas różne rozproszenia, to zamiast od razu się na to złościć, zamiast się na siebie złościć, że nie umiemy się modlić, to trzeba zapytać, co te myśli mówią o mnie? Dlaczego moje serce tak bardzo jest, nie? Co tak bardzo ciągnie moje serce w tą czy w tamtą stronę? Dlaczego tak trudno mi się skupić na Bogu? Dlaczego, kiedy w ciszy jestem przed Bogiem, to odzywa się we mnie tyle lęku, tyle niepokoju? Dlaczego nie mogę przestać myśleć o tej czy tamtej osobie, która tak mnie zraniła? Nie, dlaczego to jest dla mnie ważniejsze niż bycie z Jezusem? I właśnie pytajmy o to nie po to, żeby siebie potępić, tylko żeby coś z tym zrobić. Żeby tutaj się z tego trochę nawrócić. Nie, żeby razem z Jezusem to, powiedzmy, tak przepracować.
Jest takie piękne określenie na rozproszenia, które bardzo, bardzo lubię, bardzo mi się podoba. Jest takie bardzo prawdziwe też. Kiedyś ktoś powiedział, że te rozproszenia, które się w nas pojawiają w czasie modlitwy, to taka defilada naszych bożków. I siadamy przed Bogiem, patrzymy na Boga, a gdzieś przed naszymi oczami, czy w naszych myślach, zaczyna się taka defilada. Po kolei każdy bożek. Po kolei każda sprawa, która jest ważniejsza od Boga w takiej codzienności. Po kolei każda sytuacja, w której nie ufamy Panu Bogu. W której boimy się, że Pan Bóg nam nie pomoże. Nie, taka defilada bardzo często uroczysta. Bardzo taka kolorowa, hałaśliwa. Nie, I kiedy to się dzieje, kiedy to widzimy, no to właśnie trzeba mówić, Panie Boże, no taka jest prawda o mnie. W tym momencie prawda jest taka, że bardziej niż Tobie, to ufam, powiedzmy, sobie. Polegam na sobie i dlatego się boję. No nie potrafię komuś przebaczyć. Więc ten ktoś mi ciągle tutaj się pojawia w myślach. Jestem tak przywiązany czy przywiązana do tego grzechu, no że nawet będąc z Tobą, ciągle ten grzech gdzieś mi się w myślach pojawia. Taka defilada, przemarsz bożków. Bożków, które w czasie adoracji możemy z Bożą pomocą, bo sami to nie jesteśmy w stanie, ale właśnie z Bożą pomocą po kolei się z nimi, powiedzmy tak, rozprawiać. Po kolei od takiego bożka możemy się zwracać do Jezusa. Adoracja często właśnie na tym polega, że przychodzimy, żeby się skupić na Jezusie, zaraz nam się pojawia taki czy inny bożek, nawet nieraz 100% naszej uwagi, naszych uczuć zabiera, ale kiedy się zorientujemy, że przecież siedzę przed Jezusem, no to jest moment, żeby powiedzieć temu bożkowi, teraz się Tobą nie zajmuję, teraz jestem dla Jezusa. I chwilę pobędziemy z Jezusem, to z drugiej strony przychodzi drugi. I też trzeba mu powiedzieć, teraz jest czas dla Jezusa, nie dla Ciebie. I nieraz pół godziny czy godzina adoracji to jest właśnie taka ciągła walka. Takie ciągłe tracenie uwagi i na nowo skupianie się na Jezusie. I to nie znaczy, że źle, jeżeli coś takiego się dzieje z nami na modlitwie. To znaczy, że, no, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy prawdziwi. Nie? I właśnie zamiast siebie z tego jakoś tak rozliczać, siebie potępiać czy porównywać to, że ktoś potrafi się skupić, ja nie, to rzeczywiście taka modlitwa bardzo mocno uczy nas właśnie skupiania uwagi na Jezusie. Tak jak tydzień temu mówiliśmy, że możemy się modlić naszymi pragnieniami, że jest taki sposób przeżywania adoracji, który możemy nazwać modlitwą pragnień. Że Panie Jezu, ja chciałbym być bliżej Ciebie, ja pragnę, ja potrzebuję. To dzisiaj możemy powiedzieć, że innym sposobem przeżywania adoracji to jest taka modlitwa uważności, modlitwa uwagi. Nie, coś innego zajmuje moją uwagę, ale ja ją przekierowuję na Jezusa. Znowu coś innego mi gdzieś tam mnie rozprasza, ja wracam do Jezusa. Też dosyć niedawno dowiedziałem się, że na planie filmowym, kiedy jest kręcony jakiś film czy teledysk, jeżeli jest to jakaś większa produkcja, to oprócz kamerzysty jest taki specjalny człowiek, który się nazywa ostrzyciel. Kamerzysta, wiemy, chodzi z kamerą i kiedy kamerzysta się przemieszcza, to zadaniem ostrzyciela jest to, żeby patrzeć w taki monitorek i takim bardzo precyzyjnym pokrętłem łapać ostrość. Nie, kiedy kamera traci ostrość w związku z tym, że coś się w kadrze przemieszcza, to wtedy ten ostrzyciel, jedyne jego zadanie to jest to właśnie, żeby tą ostrość jak najszybciej znowu złapać. Właśnie za pomocą bardzo precyzyjnego takiego pokrętełka. I też tak dzisiaj pomyślałem, no właśnie to jest to, co my robimy na adoracji. Próbujemy, patrząc na Jezusa, jak najbardziej naszą uwagę całych siebie właśnie wyostrzyć. Coś powoduje, że tą ostrość tracimy, a my na nowo tą ostrość łapiemy. I to jest modlitwa.
to my mówimy, że to nam przeszkadza w modlitwie, ale tak naprawdę my w ten sposób już się modlimy. Można nawet powiedzieć, myślę, zaryzykować, że czasem taka modlitwa ma większą wartość, czyli można w ogóle tak mówić, nie, niż taka, kiedy usiądziemy i przez godzinę będziemy w pełni wyciszeni, w pełni skupieni. W tym znaczeniu może mieć większą wartość, że no my w naszej codzienności jednak mamy więcej rzeczy, które nas rozpraszają, które nas odciągają od Jezusa, niż nas na Nim skupiają. I jeżeli w czasie adoracji nauczymy się właśnie takiego wyostrzania spojrzenia na Jezusa, jeżeli w czasie adoracji nauczymy się dostrajania naszych myśli, naszych pragnień, naszych emocji, naszych oczekiwań do tego, czego chce Jezus, to łatwiej nam będzie to osiągnąć w codzienności. To nie będzie takiego rozdźwięku, nie, że w codzienności jesteśmy totalnie rozproszeni, zagubieni, tam Boga nie ma, bo jest hałas, a na adoracji jesteśmy super skupieni. Nie? I właśnie takie podwójne trochę życie wychodzi. I tak do końca nie wiemy, o co chodzi, nie? Że w Kościele jest tak dobrze, a na zewnątrz jest tak źle. Więc Pan Bóg dopuszcza, że czasami w czasie adoracji, czasami, może często, no doświadczamy tego, co się dzieje w codzienności. I wtedy adoracja staje się takim, powiedzmy, ćwiczeniem duchowym, w którym ćwiczymy się w tym, żeby nie ulegać rozproszeniom, nie ulegać pokusom, kiedy one się pojawiają, żeby na nowo właśnie wracać do Jezusa. Też o tym mówiła Matka Teresa z Kalkuty, która bardzo kochała Eucharystię, adorację, adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta to były takie dwie zdecydowanie najważniejsze, centralne modlitwy, sposób kontaktu z Panem Bogiem w jej zgromadzeniu. I ona właśnie mówiła, że siostry muszą adorować Jezusa, muszą codziennie adorować Jezusa. Muszą codziennie Go adorować przez godzinę, oprócz tego, że jeszcze uczestniczyć we mszy świętej, po to, żeby później, kiedy wychodzą do ludzi ubogich, żeby w tych ubogich zobaczyć Jezusa. Odwrotnie Matka Teresa mówiła, jeżeli siostry nie będą adorować Jezusa, to w człowieku ubogim, w człowieku pijanym, w narkomanie, w prostytutce nie zobaczą Jezusa, jeżeli nie nauczą się widzieć Jezusa w Eucharystii. Więc my też tego potrzebujemy, nie? Potrzebujemy adoracji, żeby tutaj, gdzie też no, tego Jezusa często nie widać, tu, gdzie też tego Jezusa często nie słychać, ale jednak, żeby Go zauważać. Po to, żeby później w tym świecie pełnym hałasu, pełnym grzechu, pełnym pokus, dalej umieć właśnie skupiać się na Jezusie. Czyli adoracja, być może to już mówiłem, bo to gdzieś się powtarza, nie? Adoracja nie ma być dla nas ucieczką od świata. Nie chodzi o to, że świat jest zły, niedobry, bezbożny. Idziemy na adorację, żeby w końcu pobyć z Jezusem. Ale chodzi o to, żebyśmy tu pobyli z Jezusem po to, żeby później tego Jezusa zobaczyć w świecie. Po to, żeby zobaczyć, że ten świat no nie jest bezbożny. Że Bóg w tym świecie jest. Że człowiek wyniszczony przez grzech nie jest człowiekiem potępionym. Nie jest człowiekiem przeklętym przez Boga. No właśnie, że to, co Jezus mówił, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to mnie uczyniliście. Kto choćby kubek wody do picia poda jednemu z tych najmniejszych, właśnie tych małej wiary, kto mu poda kubek wody, nie straci swojej nagrody. Więc potrzebujemy adoracji, potrzebujemy dostrajania się do Jezusa, żeby później świat nas właśnie nie rozstroił. Też można popatrzeć na to w ten sposób, przy tym dzisiejszym temacie, żeby się zastanowić, co nas najbardziej rozstraja, co najbardziej powoduje właśnie, że, no, że nasze myśli przestają być myślami Bożymi. Czy jakieś, nie wiem, filmy, czy seriale, czy obrazy, na które patrzymy, powodują, że jest w nas dużo jakichś grzesznych myśli, przemoc, która gdzieś się ciągle pojawia,
czy lęk, którego jest pełno teraz w mediach, w wiadomościach, w internecie, pełno strachu, pełno takiej właśnie atmosfery niepewności. Może to nas tak rozstraja, nie? Może plotki, w których uczestniczymy gdzieś i to, że dużo czasu poświęcamy na rozmowy, które nic nie dają, a co więcej, które powodują, że znów zaczynamy myśleć nie po Bożemu. Co mnie tak bardzo rozstraja? Co powoduje, że przestaję widzieć świat oczami Pana Boga? Kto powoduje, że właśnie komuś zaczynam wierzyć i przestaję ufać Bogu? Miałem takie spotkanie kilka dni temu, nie będę cytował całej wypowiedzi, ale ktoś powiedział coś, co mnie tak mocno rozstroiło, bo to był człowiek wierzący, który w tym momencie trochę się zagubił i mówi: do tej pory ja w to wierzyłem, teraz ja w to nie wierzę. I się złapałem na tym, że przez chwilę we mnie się pojawiło: a może on ma rację? I dziękuję Bogu, że mi to od razu pokazał i ja od razu mówię: nie, Panie Jezu, ja wiem, jak jest. Ja chcę po Twojemu na to patrzeć, nawet jeżeli ten ktoś w tym momencie widzi to właśnie od strony bardziej takiej, powiedzmy, światowej, ludzkiej. Nie, więc właśnie potrzebujemy adoracji, żeby się dostrajać. I tak jeszcze konkretnie mówiąc, dlaczego tak ważna jest adoracja z rana i wieczorem? Tutaj tak szerzej mówiąc, niekoniecznie adoracja Najświętszego Sakramentu, ale czy to będzie medytacja Słowa Bożego, czyli powiedzmy adoracja Jezusa obecnego w Słowie, czy Najświętszy Sakrament, czy po prostu modlitwa osobista, w której będziemy skupiać się na Bogu, który tutaj jest obecny przy nas. Więc chodzi o taką modlitwę, gdzie całym sobą właśnie adorujemy Boga. Z rana to jest potrzebne właśnie po to, żeby się na ten dzień nastroić. Można inaczej zobaczyć, w jaki sposób my myślimy, kiedy zaczniemy dzień od na przykład włączenia telewizji i wysłuchania wiadomości o tym, że znowu ileś tam osób próbuje się przedrzeć przez granicę, jakiś tam polityk znowu obraził drugiego polityka, gdzieś tam ktoś jakieś bluźniercze malowidło na ścianie namalował. Jak się wtedy czujemy, jak widzimy świat, jak widzimy ludzi? Czy to nam pomaga widzieć w bliźnim Jezusa? Czy to nam pomaga kochać naszych nieprzyjaciół? A jak właśnie będziemy dzień przeżywali, kiedy zaczniemy go od spotkania z Jezusem? Od uświadomienia sobie, że Jezus jest przy mnie, Jezus się o mnie troszczy. Jestem w stanie łaski uświęcającej, więc żaden demon nie ma do mnie dostępu, o ile mu na to nie pozwolę. Więc nie mam się czego bać. Ja jestem gotowy na spotkanie z Jezusem, więc nawet jakby wojna przyszła, to będzie to trudne, będzie to ciężkie, ale to nie będzie jeszcze koniec świata. Więc z rana potrzebujemy. To jest takie niezbędne dla nas właśnie, żeby się nastroić, żeby patrzeć w ciągu tego dnia na to, co się dzieje oczami Boga, a nie oczami mediów, nie oczami jakiegokolwiek innego człowieka, czy co gorsze, nie oczami demona. I tak samo, kiedy kończymy dzień, warto popatrzeć, co jest jakby ostatnie wiadomości, które do siebie wpuszczamy. Kiedy przez cały dzień doświadczyliśmy różnych pokus, kiedy w ciągu dnia doświadczyliśmy różnych sytuacji, które nas tak właśnie duchowo rozstrajają, bo tego nie unikniemy. Kiedy się z kimś pokłócimy, kiedy coś nas przestraszy, coś nam nie wyjdzie. Co my z tym robimy, nie? Czy idziemy z tym do Jezusa, żeby On nas właśnie nastroił? Czy idziemy z tym do Jezusa, żeby On nam pomógł popatrzeć na to jednak Jego oczami? Czy to takie nasze rozstrojenie, tłumimy właśnie jakimś filmem, serialem, dzwonimy do kogoś i przez godzinę plotkujemy, narzekamy, jak to jest źle, niedobrze, nie? Czy jeszcze jakiś alkohol, czy inne takie używki się pojawiają po to, żeby to rozstrojenie w nas jakoś tak nie uspokoić? Czy jednak lepiej przyjść z tym do Jezusa, żeby dzień zakończyć z Nim, żeby domknąć to wszystko,
żeby to, co niedomknięte, złożyć w ręce Jezusa i móc spać spokojnie, wiedząc, że jutro Jezus się o to zatroszczy. A nawet jeżeli to wszystko będzie dalej takie rozsypane, no to Jezus nie pozwoli, żeby jakaś krzywda się stała. To Jezus wie, dokąd to prowadzi. Dlatego niezbędne dla nas jest to, żeby rozpocząć i zakończyć dzień z Jezusem. I tak już na koniec, znowu wracając do tej metafory, tej orkiestry takiej, czy instrumentu może, bo akurat mam gitarę, gram na gitarze. Długi czas na niej nie grałem, długo nie była strojona. I kiedy ją nastroiłem, pograłem kilka minut, okazało się, że się rozstroiła. Okazało się, że instrument, którego przez długi czas się nie nastraja, później wymaga dłuższego czasu, żeby zaczął stroić. Szybciej się rozstraja. I właśnie tak pomyślałem, no dokładnie tak jest z nami. Jeżeli będziemy jak instrument strojony raz do roku, to będziemy wymagali kilku miesięcy, żeby się dostroić. Jeżeli będziemy się stroili raz w tygodniu, to już będzie lepiej. Ale najlepiej, jeżeli to będzie każdego dnia. Jeżeli taką gitarę stojącą w domu codziennie się weźmie i tam minimalnie o kilka milimetrów każde pokrętło przekręci, to będzie grała pięknie. Ale codziennie ktoś musi ją wziąć, nie? I właśnie nastroić. Więc w czasie tej modlitwy też prośmy Jezusa dla nas, nie tylko o to, żebyśmy to zobaczyli, nie tylko żebyśmy zapragnęli, żeby nas Jezus tak właśnie dostrajał każdego dnia, ale żebyśmy to wprowadzili w życie. Amen.